Tak obecnie wygląda sytuacja na wrocławskich Stabłowicach. Jesteśmy na ulicy Głównej, która częściowo została zalana przez wodę i jest nieprzejezdna. No i tutaj Państwo mogą zobaczyć, jak ta woda przelewa się na ogródki działkowe. I z tego, co widzę, jest tutaj od pół do nawet metra głębokości. Za chwilę pokażemy Wam, jak wygląda sytuacja w tej części miasta. Poza zalaną ulicą mamy tutaj również ogródki działkowe, które zostały podtopione. Ta woda pochodzi ponoć z rowu melioracyjnego i spływa do Bystrzycy. No i z tego, co tutaj możemy zobaczyć, trwa również akcja ochrony pobliskiego osiedla i za chwilę się tam udamy i zobaczymy, jak to wygląda. Widzimy tutaj naprawdę spore ilości ludzi oraz worków z piaskiem i budowany jest taki mur, który ma ochronić te domostwa przed zalaniem. Naprawdę spore ilości mieszkańców oraz wojska pomagają właśnie w tych okolicach. Obserwujcie, żeby być na bieżąco z aktualną sytuacją we Wrocławiu. Dziękuję za uwagę. Łukasz Januszewski, Radio Wrocław.